narysować wykres funkcji y równa się 2 razy sinus od minus x na przedziale od minus 2pi do 2pi. Czyli to jest przedział domknięty, zawierający swoje końce. No to żeby to zrobić, to ja zacznę od czegoś prostszego. Narysuję wykres funkcji y równa się sinus x, po prostu takiej funkcji, a później zobaczymy, jak zmieni się wykres tej funkcji po pomnożeniu wartości funkcji przez 2 i po pomnożeniu argumentu funkcji przez minus 1. Żeby narysować ten wykres funkcji, to najpierw narysujemy sobie układ współrzędnych, czyli powiedzmy, że tak, że tutaj mamy oś x, tutaj będziemy mieli oś y, gdzieś tu będzie pi, tutaj gdzieś będzie 2pi, czyli tutaj będzie pi drugich, tu będzie 3 drugie pi. No dobrze, tutaj mamy minus pi, minus 2pi, tutaj będzie 1, 2, minus 1, minus 2. Po to, żeby później wykorzystać jeszcze, to sobie teraz skopiuję ten wykres, żeby nie musieć później tych osi rysować w kółko od nowa. Kopiuj, no dobrze. No i narysujemy sobie wykres funkcji y równa się sinus x. Przypomnę może, jak definiowaliśmy funkcję sinus i kosinus za pomocą okręgu jednostkowego. Definiowaliśmy sobie funkcje trygonometryczne w ten sposób, że jak tutaj był kąt, no to umieszczaliśmy go w ten sposób, tak, że tutaj było jedno ramię kąta, to początkowe, no a końcowe ramię kąta przecinało nasz okrąg jednostkowy w jakimś punkcie. No i teraz dodatnie kąty mierzymy w tę stronę, jak tutaj wskazuje strzałka. No i teraz współrzędna x przecięcia tego punktu z okręgiem jednostkowym to jest kosinus kąta, natomiast współrzędna y tego punktu przecięcia to jest sinus kąta. Czyli jak teraz chcę narysować wykres sinusa, no to muszę popatrzeć, jakie są wartości tych współrzędnych dla jakichś wybranych punktów. No to powiedzmy, że zaczniemy od zera. Ile jest sinus zera? No sinus zera to będzie 0. Już tutaj zaznaczyłem zresztą. Teraz dalej, sinus pi drugich. Sinus pi drugich, czyli nasze ramię kąta przecina okrąg jednostkowy w tym punkcie, czyli wartość sinusa jest równa 1. Sinus pi, no to jesteśmy tutaj. No to wartość sinusa jest równa znowu 0. 3 drugie pi, no to jesteśmy tutaj i wartość sinusa jest minus 1. No a dla 2pi wracamy znowu do początku, czyli mamy znowu 0. No i teraz wystarczy tylko te punkty tutaj w miarę gładką krzywą połączyć. No powiedzmy, że jakoś tak to będzie wyglądać. No a co z ujemnymi kątami? No to teraz musimy się kręcić tutaj w przeciwną stronę. No to sinus od minus pi drugich jest minus 1, minus 1. Sinus minus pi to jest 0. Sinus minus 3 drugie pi to jest 1. No i sinus od minus 2 pi to jest znowu 0. Czyli po ujemnej stronie dla ujemnych argumentów, dla ujemnych kątów ta funkcja będzie wyglądała mniej więcej tak. Tak będzie wyglądał jej wykres. No i teraz tak, okres funkcji sinus to, jak wiemy, jest równy 2pi. To oznacza, że ten kształt, który tutaj narysowaliśmy, powtarza się co 2pi. Czy weźmiemy taki kształt odtąd dotąd, czy na przykład odtąd dotąd, to ten kształt, który się powtarza, ma długość 2pi. No a jaka jest amplituda tej funkcji? Amplituda jest równa 1, tak? Maksymalna wartość sinusa jest 1. Amplituda nam mówi, o ile tutaj maksymalnie się wychylamy od zera, czy w stronę dodatnich, czy ujemnych. No jest ta odległość od zera do maksymalnego, czy do minimalnego wychylenia jest równa 1. Inaczej mówiąc, różnica między maksymalnym a minimalnym wychyleniem jest równa 2. Od minus 1 do 1 to jest 2. I połowa tego, połowa tej różnicy to jest amplituda. No więc amplituda jest równa 1 w tym wypadku. No dobrze, teraz narysuję wykres funkcji y równa się 2 razy sinus od x. To wstawię sobie mój układ współrzędnych, żeby skorzystać z niego jeszcze raz. No i teraz, żeby narysować ten wykres, no to zauważmy, że w jaki sposób on powstaje z wykresu funkcji sinus. No w każdym punkcie, dla każdego argumentu, dla każdego x'a, ja mnożę wartość funkcji przez 2. Czyli na przykład, jeżeli wartość funkcji była 0, no to po pomnożeniu przez 2 będzie znowu 0. Jeżeli wartość funkcji była 1, tak jak tutaj, to po pomnożeniu będzie 2 razy 1, czyli 2. Tutaj mamy 0, 2 razy 0 to jest 0. Tutaj mamy minus 1, 2 razy minus 1 to jest minus 2, no i 2 razy 0 to jest 0. No to narysuję może ten kawałek. On będzie wyglądał mniej więcej tak. OK. No i tak samo dla ujemnych. 2 razy minus 1 to jest minus 2. 2 razy 0 to jest 0. 2 razy 1 to jest znowu 2. No i tutaj znowu wracamy do zera. Czyli dla ujemnych argumentów ten wykres będzie wyglądał w ten sposób. Czyli tam, gdzie były zera, zostają zera. Tam, gdzie były maksima, dla tych wartości x, gdzie było maksimum, zostaje maksimum. Tylko wartość w tym maksimum mnoży się przez 2. Widzimy po prostu, że ten wykres żółty jak gdyby rozciągnął się dwukrotnie w kierunku osi y. No więc okres tej funkcji się nie zmienił. Ten sam kształt powtarza się co 2π. Natomiast amplituda tej funkcji jest teraz równa ile? No to maksymalne wychylenie tutaj jest równe 2, no a to minimalne jest minus 2. Czyli amplituda to jest wartość bezwzględna z tej liczby. No gdybyśmy tutaj mnożyli przez ujemną liczbę, no to byśmy musieli wziąć wartość bezwzględną, więc dlatego o tym przypominam. I ta amplituda jest równa po prostu 2. Inaczej mówiąc, połowa różnicy między minimalnym a maksymalnym wychyleniem, które wynosi w tym wypadku 4, od minus 2 do 2 to jest 4, jest równa 2. No dobrze, a teraz narysuję wykres funkcji y równa się sinus od minus x, czyli chwilowo na razie zapominam o tej dwójce i patrzę, co by się stało, jakbyśmy w funkcji sinus x zamienili x na minus x. No a na końcu zobaczymy, co będzie, jak obie te dwie operacje zastosujemy naraz. Ale na razie, żeby sobie sprawę uprościć i zająć się tylko jednym problemem w danej chwili, to narysujemy sobie taki wykres. No to co się stanie? Zastanówmy się. Jak chcę obliczyć wartość funkcji sinus od minus x, na przykład dla x równego 0, no to wartość w zerze będzie taka sama, no bo jak wstawię tutaj 0, to będzie sinus 0 to jest 0. Jak sobie obliczę teraz wartość funkcji dla pi drugich, no to wstawiam tutaj za x pi drugich, więc muszę obliczyć sinus od minus pi drugich. A jaka jest wartość sinusa w minus pi drugich? No taka jak tutaj narysowałem, czyli będzie minus 1. Dalej, wstawiam za x pi, no to jaka jest wartość sinusa dla minus pi? Dla minus pi mamy 0. Dla 3 drugich pi mamy sinus od minus 3 drugiej pi, czyli to jest ta wartość, czyli mamy 1. No i dla minus 2π mamy znowu 0. No i zauważcie, że żeby narysować ten wykres tutaj, po tej stronie, to ja odwoływałem się do wartości sinusa w tej części wykresu tutaj po lewej stronie, tak? I zauważcie, że to, co tutaj narysowałem na zielono, to jest dokładnie odbicie względem osi y tego kawałka wykresu, który tutaj teraz podkreśliłem na zielono. Czyli on ulega odbiciu tutaj na przeciwną stronę. No i tak samo będzie dla ujemnej części. Jak chcę obliczyć wartość sinusa w minus pi drugich, no to muszę popatrzeć na... Wstawiam tutaj minus pi drugich, czyli mam minus razy minus pi drugich to jest plus pi drugich. Sinus od plus pi drugich to jest 1. Czyli tutaj mam 1. Minus pi będę miał 0. W minus 3 drugie pi mam minus 1. No i w minus 2 pi mam znowu 0. Czyli ta część wykresu będzie wyglądała tak. Mniej więcej. No i zauważcie, że to jest dokładnie odbicie względem osi y tej części wykresu. Tej części wykresu oryginalnej funkcji sinus. Czyli ta część została odbita na przeciwną stronę osi y. Czyli widzimy, że po prostu wykres funkcji, w której argument zostaje zmieniony na przeciwny, jest odbiciem wykresu oryginalnej funkcji względem osi y. Ten punkt wędruje na tą stronę, a ten punkt wędruje na przeciwną stronę i tak jest z każdym innym punktem wykresu. No i jak zmieni się okres i amplituda? No tutaj okres tej funkcji, jak widzicie, jest znowu taki sam. On jest równy po prostu 2pi. Okres się nie zmienia. Wartości funkcji powtarzają się co 2pi. Tak samo jak było poprzednio, czyli okres się nie zmienił. Amplituda też się nie zmieni. Amplituda tej funkcji jest znowu równa 1. No i ostatecznie teraz zobaczmy, co się stanie, jak wykonamy obie te operacje jednocześnie. Czyli teraz narysuję wykres funkcji y równa się 2 razy sinus od minus x. No i mogę na dwa sposoby na to spojrzeć. Mogę na przykład wziąć ten wykres, który tutaj miałem, z funkcji y równa się 2 razy sinus x. No i już wiem, że jak zmieniam argument x na minus x, to muszę po prostu odbić wykres funkcji względem osi y. Czyli na przykład ten punkt powędruje tutaj. Ten punkt znajdzie się tutaj. Ten punkt znajdzie się tutaj. No a ten znajdzie się tutaj. Czyli jak odbiję, no to będę miał taki wykres tego kawałka funkcji. I to jest obraz tego kawałka, tak? Który teraz na pomarańczowo podkreślę. No a co będzie na przykład z tym kawałkiem? No ten kawałek po odbiciu względem osi y znajdzie się tutaj. Tu dojdzie do minus 2, tu będzie 0. Tutaj przejdzie przez 2 i tutaj znowu będzie, dojdzie do 0. I to jest obraz tego kawałka. No a z drugiej strony mógłbym na to popatrzeć w ten sposób, że biorę, tak jak tutaj przyszliśmy z tego wykresu do tego wykresu, że biorę wartości funkcji y równa się sinus minus x i mnożę w każdym punkcie przez 2. No to obraz tego po pomnożeniu przez 2 to będzie dokładnie ta część. No a obraz tej zielonej części tutaj po pomnożeniu przez 2, w każdym punkcie wartość się pomnoży przez 2, czyli tutaj gdzie była minus 1 to stanie się na minus 2. Tutaj, gdzie była 0, no to zostanie 0. Tutaj, gdzie było 1, to dostaniemy wartość równą 2. No i widzimy, że okres tej funkcji pozostaje niezmieniony, jest równy 2pi. No a amplituda jest równa 2.